Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy święta. Dziś zapraszam Państwa na szczególną rozmowę. Rozmowę z moim, mogę powiedzieć, kolegą, dawnym kolegą, ale i obecnym kolegą Włodek Włoch jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Włodek, na moim kanale. Dzień dobry, Macieju, nawet przyjacielem. Dziękuję. Włodek, jesteś właśnie w Buenos Aires, o tym za chwilkę porozmawiamy, ale zanim do tego przejdziemy, to przedstawię Cię troszeczkę tym, którzy Cię nie znają, bo pracowaliśmy razem przecież w gazecie, tworzyliśmy takie internetowe radio, które wtedy w ogóle w tamtych czasach raczkowało i wyjechałeś z Jarocina ponad 10 lat temu. Zdecydowałeś na to, żeby kontynuować swoją karierę, swoją pracę, stworzyć nowe życie w stolicy, w Warszawie. Można powiedzieć, że zaryzykowałeś, wziąłeś ze sobą aparat i ruszyłeś w świat. Zanim o tym wielkim świecie, to jakbyś na krótki czas wrócił do tego Jarocina, z którego wyjeżdżałeś. Ojej, bardzo się zmienił. Jeszcze jakiś czas temu wracałem częściej do rodzinnego miasta. I już wtedy za każdym razem wydawało mi się, jak przyjeżdżałem co 2-3 tygodnie, wydawało mi się z dnia na dzień w zasadzie inne, a teraz wizytuję Jarocin rzadziej, więc te zmiany, które się dzieją w Jarocinie, takie infrastrukturalne przede wszystkim, zaskakują mnie za każdym razem. No Jarocin pięknieje, tak mogę powiedzieć, nie chwaląc nikogo, ale rzeczywiście wygląda za każdym razem, jak jestem, tak jakoś ładniej. No i korki w Jarocinie to nie to samo, co korki w Warszawie. Wiesz, jak w Warszawie korzystam z komunikacji miejskiej, rowerów miejskich, nie jeżdżę samochodem po Warszawie, więc unikam korków i tak, żeby pewne rzeczy usystematyzować, to aktualnie pracuję dla firmy z Lublina, ale której właściciele są z Jarocina, i pozdrawiam Agnieszkę i Sebastiana, właścicieli firmy Former. Tak, my kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale zanim zacząłeś pracować w tej firmie, to pracowałeś, pamiętam, w Polskich Kolejach Państwowych. Prawda? W biurze prasowym. Ja pamiętam, bo też miałem przyjemność i okazję mieszkać jakiś czas w Warszawie i idąc do pracy, do metra, miałem wystawę zdjęć, które były właśnie autorstwa Włodzimierza Włocha. Te zdjęcia wisiały. Może wiszą do dzisiaj, ale jedno z tych zdjęć przedstawiało dworzec w Jarocinie w takim dosyć nietypowym ujęciu, ale takim artystycznym, ale było napisane, że to dworzec w Jarocinie. Także na Pradze zdjęcie dworca między innymi w Jarocinie. To taka kolekcja tych zdjęć chyba cieszyła Cię jako początkującego wtedy chyba jeszcze fotografa. No nie, wtedy to już było, powiem, chyba tak, już że później. Tak, trafiłem do Polskich Linii Kolejowych po epizodzie w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, do tego Biura Promocji i Komunikacji, i tam chciałem pokazać tą kolej i zmieniającą się kolej w lepszy sposób. To nam się dosyć dobrze udawało. Faktycznie było jedno zdjęcie jarocińskiego dworca, bo zawsze gdzieś tam, czy to za granicą Jarocina, czy za granicą Polski, staram się ten Jarocin gdzieś pokazać, tak jak teraz podczas podróży. Ciężko mi jest wytłumaczyć, gdzie leży Jarocin, poza tym, że jest Poznań i jest Kalisz, to gdzieś po środku, ale zawsze wskazuję na ten festiwal jako takie miejsce, które miało ten zryw wolnościowy, było pierwszym, Jarocin Festival był tym pierwszym festiwalem w tej części Europy, który umożliwiał no, wolność słowa, tak w skrócie można powiedzieć. To bardzo ciekawi ludzi ciekawi to podejście, ale też jeszcze tak jak nie chcę się za bardzo rozwijać, ale kiedyś zabrałem pewną dziewczynę za pomocą BlaBlaCara z Warszawy do Jarocina. Okazało się, że jedzie na wczasy do Jarocina, co mnie bardzo zdziwiło, bo nie wiem, dlaczego ktoś miałby jechać na tydzień na wczasy do Jarocina, ale jak tak pomyślisz, to po Jarocinie można bardzo fajnie
pospacerować, pozwiedzać i spędzić w okolicach Jarocina spokojnie tydzień, codziennie robiąc coś innego. Czy to wybrać się szlakiem murali, czy pojechać rowerem do Szwajcarii Żarkowskiej, czy odwiedzić jedno czy drugie muzeum. Także jest tych aktywności wbrew pozorom w Jarocinie całkiem sporo i jak ktoś ma ochotę, to zawsze polecam. Tak, coś w tym jest, że widzisz to dopiero w momencie, w którym zwiedzasz inne miasta i masz porównanie i ja też dużo jeżdżę po miastach na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce, to widać. Ale przejdźmy już do sedna, bo umówiliśmy się na rozmowę o podróżach. Ty od pewnego czasu, też już od kilku lat bierzesz aparat i udajesz się w podróże, śledząc jakby to gdzie się wybierasz, to chyba można stwierdzić, że są to miejsca nieoczywiste. Opowiedz, jak to się zaczęło. My podczas tej rozmowy będziemy oglądać twoje zdjęcia z tych podróży. To może tak chronologicznie rozpocznijmy od tego, skąd w ogóle ta pasja do podróży. No, na pewno trochę harcerstwo, trochę to, że poznałem Anikę, która mnie, że tak powiem, zachęca do tych podróży, bo to ona jest głównym organizatorem. Ja jestem tylko dostarczycielem zdjęć z tych wydarzeń i chętnie w tych wyjazdach uczestniczę. Lubię poznawać nowe miejsca, obcować z naturą. No a aparat jest takim nieodłącznym elementem, bo lubię też rejestrować tą rzeczywistość, którą w danej chwili widzę. Ten pierwszym takim wyjazdem, wydaje mi się takim większym, dłuższym, była Islandia i było to chyba z 10 lat temu. Nie była jeszcze to wtedy taka miejscówka oczywista i kierunek taki oczywisty. Było dużo miejsc na Islandii, które były dostępne za darmo. Teraz to się trochę zmienia. Islandia jest bardzo popularnym kierunkiem, no ale to, co zapamiętałem, nie byłem wtedy jeszcze gotowy na tego typu rzeczy, a na pewno nie byłem gotowy na taki szok, nazwijmy to pogodowy, bo pierwsze 3 dni, z tego co pamiętam, to po prostu padało i to było w okresie wakacyjnym. Miałem po prostu dość po pierwszych 3 dniach, bo pierwszego dnia namiot nam zmógł, drugiego nawet tego namiotu nie rozbiliśmy, bo tak wiało i padało. Ciekawszych miejsc, no to na pewno wymieniłbym te wyspy owcze. Pierwszy kontakt z pustynią w Jordanii był dla nas niezapomniany. To jest to coś niesamowitego. No wiadomo, Petra, Morze Martwe to są takie też fajne miejsca, robiące olbrzymie wrażenie, ale chyba po raz pierwszy, jak zobaczyłem pustynię w Jordanii, to po prostu wyrzuciło mnie z kapci i potem nawet mimo, że byłem na kilku innych pustyniach, to nie zrobiło to na mnie już takiego wrażenia. O tym też można krótko powiedzieć, że czasami następuje przesyt, jeżeli widzisz, że pewne rzeczy cię już nie zachwycają w pewnym momencie aż tak bardzo, jak mógłbyś się tego spodziewać. Czyli nie wiem, idziesz w jakieś miejsce, które zawsze było, nie wiem, na topie twoich miejsc, które chcesz zobaczyć, a w rzeczywistości ono jest ok. To nie tak, że to nie jest fajnie zobaczyć to miejsce, ale im więcej w życiu widzisz, tym potem mniej rzeczy może cię zachwycić, tak jak za pierwszym razem. To jest takie, nie wiem, czy to powiedzieć jako smutna konstatacja, czy nie, ale tak rzeczywiście jest. To, czyli szukając tych wrażeń, jeździcie dalej i szukacie tego miejsca, które was naprawdę, naprawdę zachwyci. No, bo, znaczy nie wiem, chyba trochę jest tak, że na przykład jesteśmy świeżo po wizycie na ziemi ognistej, to jest część Chile, część Argentyny, dojechaliśmy do końca świata, miejscowości Ushuaia, no i wiesz, jakby okej, jedziesz na rejs z pingwinami, czy płyniesz na rejs z pingwinami, idziesz zobaczyć lodowiec, ale ponieważ widziałeś wcześniej dużo większy lodowiec, to ten, mimo że jest ładny, nie robi już na tobie takiego wrażenia. Też nie wiem, czego się miałbym spodziewać na końcu świata. Inaczej go sobie na pewno wyobrażałem. Nie zrobiliśmy też jakichś wyjątkowych trekkingów, po prostu miło spędziliśmy czas i to nie jest nic złego. W sensie czasami po prostu miło spędzić czas oglądając fajne miejsca.
też jest dobrze. To nie jest nic złego, kiedy rzecz, którą jedziesz na drugi koniec świata i ona cię po prostu nie poraża swoim zachwytem. Nie? To nie chcę brzmieć jako jakiś tam zblazowany gość, bo daleko mi od tego. Po prostu to jest taka myśl, że nie wszystko, co chcesz w życiu zobaczyć i potem to widzisz na żywo, robi na tobie takie piorunujące wrażenie, jak wydawałoby się, że mogłoby zrobić. Tak było w skrócie z Patagonią, na zasadzie, że okej, super góry, fantastyczne trekkingi, widokowo też wow, no ale już coś w życiu widziałem, więc jakby nie robiło to na mnie aż takiego wrażenia. Na przykład bez chyba. Dolomity podobały mi się bardziej niż Fitzroy, tak mi się wydaje, przynajmniej na teraz, ale no nie wiem, może zmienię zdanie, jak widzisz zdjęcia. To tych przez tą dekadę, powiedzmy, tych podróży, to ile tych podróży było, czy to były wszystkie kontynenty i jakie macie takie realne cele i dlaczego? Skupiliśmy się na początku naszych podróży na Europie, bo bez granic to jest też takie niedocenione pewnie przez młodsze pokolenie, ale to, że możemy po Europie podróżować bez granic, to jest naprawdę coś fantastycznego. Odczuwa się to, jak się jest na przykład w Ameryce Południowej, gdzie granica pomiędzy Argentyną i Chile, dostajesz papierki, idziesz od okienka do okienka, czekasz godzinę w kolejce. To jest coś zupełnie innego, więc tą Europę staraliśmy się, czyli najbliższe otoczenie staraliśmy się poznać w miarę dobrze. Nie zapominamy o Polsce, bo Polska, jak sobie o tym pomyślisz, nie tylko Jarocin czy Warszawa, ale jest dużo pięknych i fantastycznych miejsc w Polsce, lepszych niż na drugim końcu świata, czy nawet w Europie możemy spokojnie spędzić fantastyczne wakacje, czy to w Biebrzańskim Parku Narodowym, czy w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Mógłbym wymieniać tak jeszcze długo. Wybraliśmy się też, wiadomo, no jak liznęliśmy trochę Afryki. Mi dzięki pracy w firmie Forner udało się pojechać na przykład do RPA, gdzie no, życie jest zupełnie inne. Nie ma, znaczy no mógłbym się tutaj rozwodzić, ale nie mamy pewnie za dużo czasu. A jeżeli chodzi o tą podróż, którą teraz odbywamy i właśnie chyba 4 dni temu minęło 100 dni, odkąd wyjechaliśmy z Jarocina, żeby przez Niemcy, Nowy Jork wylądować w Kolumbii. No to mamy plan taki, że żeby zobaczyć jeszcze kolejne kontynenty, w sensie Australię, Nową Zelandię, Indie, Nepal i kraje azjatyckie. Jeżeli starczy pieniędzy, to zakończymy przygodę w Afryce, no ale różne są niespodziewane wydatki, więc nie chcemy jakichś deklaracji. Czasami są po prostu różne zmiany czy rzeczy, które dzieją się po drodze i trzeba na nie reagować na bieżąco, więc na początku mamy tylko zarys planu, który staramy się realizować, no ale czasami ten plan życie modyfikuje, więc jeżeli ktoś planuje na przykład roczną podróż dookoła świata no, z wyprzedzeniem dużym, to mogę mu tylko pogratulować, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Teraz jesteśmy w trochę dłuższej podróży, bo zdecydowaliśmy się na podróż, nazwijmy to umownie, dookoła świata. Staramy się podróżować w miarę budżetowo, to znaczy możemy sobie pozwolić na nieco więcej niż na Islandii, ale też zdarza nam się spać w tak zwanych dormach, czy na przykład w samochodzie. Czasami też śpimy na lotnisku, czekając na kolejny lot. A jeszcze tak a propos tych podróży, no faktycznie wybraliśmy tam Islandię, wyspy owcze. Raczej staramy się znaleźć takie miejsca, gdzie więcej jest natury niż ludzi. Wyruszyliśmy w połowie września z Polski przez Niemcy. Wylądowaliśmy na chwilę w Nowym Jorku. 3 dni spędziliśmy w Nowym Jorku, skąd przenieśliśmy się do Kolumbii. Po Kolumbii był Ekwador, wyspy Galapagos, Peru, Boliwia, Chile i Argentyna.
Każdy dzień to były po prostu totalnie nowe, piękne doznania wizualne, nowe doświadczenia. Ciężko jest to opowiedzieć w krótkiej rozmowie, ale tak sobie teraz zerkam na zdjęcia. No wiadomo, pustynia Atacama, pustynia Solna, cudowne trekkingi w zasadzie po, na wysokości tam 4000, 5000 w Peru, które wspominam naprawdę, naprawdę fajnie jako takie doświadczenie, którego można doświadczyć raz w życiu. Wiadomo, widok na Machu Picchu to jest też coś, co zostaje w głowie na bardzo długo. Niezwykłym doświadczeniem były wyspy Galapagos, gdzie możesz obcować ze zwierzętami tak blisko, jak tylko się da, bo to one tak naprawdę rządzą tą przestrzenią. Dość powiedzieć, że po prostu uchadki wylegują się tam na ławkach, na molo. No to jest coś, co zdarza się no, w sumie raz w życiu móc tego doświadczyć. Ameryka Południowa jest też bardzo kolorowa, lokalne, wyróżniające każdy, jak to powiedzieć, każde plemię, strój. No, plaże w Kolumbii, niesamowite, no naprawdę niesamowite widoki, a to tylko 100 dni. Dalej jeszcze jakieś 200, więc każdego dnia doświadczamy naprawdę nowych rzeczy. Czasami nawet o nich zapominam, ale dobrze, że robię zdjęcia. Mam nadzieję, że też jak pokażesz je tutaj na ekranie, spodobają się i zachęcam kogoś do odbycia krótszej lub dłuższej podróży. A jeśli chodzi o planowanie tej podróży, to ona była planowana od dawna, to jest już razem z zakupem biletów na samolot, rezerwowanie hoteli, czy to jest jednak, nie jesteś ograniczeni w żadnych ramach? Trochę dojrzewaliśmy pewnie do tej podróże. Każdy ma pewnie jakieś swoje powody. Mnie w tym kierunku na przykład pchnęły wydarzenia, których nie będę tutaj jakby rozwijał, natomiast chcę tylko powiedzieć, że życie jest jedno i trzeba z niego korzystać, bo czasami po prostu później nie ma na to czasu, więc zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwości i czuje jakąś pasję, pociąg do czegoś, to powinien to po prostu zrealizować, a nie tylko myśleć o tym, jak to zrealizować. No my po prostu spakowaliśmy plecaki, kupiliśmy bilety i polecieliśmy. Plan, tak jak powiedziałem, zarys planu był, natomiast on się też zmienia na bieżąco, bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To tak w dużym skrócie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo? No tak, mamy ubezpieczenie na cały rok. Bardzo dużo osób mówiło, że Ameryka Południowa jest niebezpieczna, ale ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że no dbamy o to, żeby nie wychylać się tam, gdzie wychylać się nie można. Czułem się w sumie niebezpiecznie 3 razy. Tak sobie próbuję przypomnieć. Pierwszy raz to było, kiedy zamówiliśmy taksówkę wieczorem i mój motor pojechał prosto, a Niki motor pojechał w prawo. To było takie trochę dziwne doświadczenie, bo potem zawróciliśmy i dogoniliśmy motor Aniki pędząc przez las. No po prostu tak tam jest, nie wiedziałem, że tak to działa, ale byłem lekko przestraszony. No drugi raz się bałem, jak prawie nie zdążyliśmy na samolot. I tego trzeciego razu już teraz nie pamiętam, ale musiałbym spojrzeć do notatek, jakby się pozwolić. Nie, jakby chcę powiedzieć, okej, trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy i po prostu nie robić głupich rzeczy, w dużym skrócie. Więc jest trochę przesadzone to, że... przypomniałem sobie tą historię.
czekaliśmy z miejscowymi, aż deszcz przestanie padać. I to sami miejscowi powiedzieli nam, że hej, jest po zmroku i powinniście już po prostu stąd pójść. Więc po prostu poszliśmy i tyle. Nie było innych takich sytuacji, kiedy coś złego nam mogłoby się stać. No ale wiadomo, no po prostu trzeba uważać. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że w innych krajach też mogą cię nieprzyjemności spotkać, czy to w Polsce, czy w Europie. No, także po prostu trzeba uważać. To jest jedna konkluzja, a druga to jest taka, przychodzi mi taka refleksja do głowy, bo robiłem na ten sam temat rozmowę z Michałem Simonem, który też podróżuje, na końcu też mu zadałem takie pytanie, właśnie dlaczego poleciłby i powiedziałby ludziom, że warto jednak podróżować, niekoniecznie na drugi koniec świata, ale w ogóle ruszyć się poza swoje miejsce zamieszkania. Jakie to takie największe walory dostrzegasz w tym? O Jezus, tak w skrócie, po tych 3 miesiącach podróży uważam, że każdy powinien po prostu wyściubić ten nos poza swoją strefę komfortu, strefę zamieszkania. Znaczy pół żartem, pół serio. Jakby każdy powinien móc mieć możliwość odbycia jakiejś dłuższej podróży, żeby poznać inne kultury, zobaczyć inne miejsca, móc chwilę pooddychać innym powietrzem, poznać innych ludzi, bo to wszystko jest mega ubogacające, tak bym powiedział. Nie wiem, jak to w skrócie określić, ale no my nasyciliśmy się przez te 3 miesiące pięknymi widokami. Może nam starczy do końca naszych dni, ale no poznaliśmy też różnych ludzi, różne kultury. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że bardzo można stwierdzić, że ta podróż pozwala mi docenić jeszcze mocniej to, jak my, Europejczycy, nawet z tej wschodniej Europy, jesteśmy uprzywilejowani. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, tak chyba w skrócie można to powiedzieć, bo ta podróż do Ameryki Południowej jak na razie była dla mnie taką podróżą w przeszłość. Mamy po 40 lat, przypomnę ci, Maciej. Ale wiesz, tu jest smak Coca-Coli taki, jak kiedy miałem 10 lat. Rozumiem. Można kupić oranżadę w woreczku na ulicy, można zagrać w gry komputerowe na automatach typu Virtua Fighter, czy kupić nielegalne, znaczy wiesz, czy kupić podróbki ciuchów po prostu ze straganu na ulicy. Przeniosłem się trochę w czasie, ale też no zobaczyliśmy skrawek świata, który nie jest tak uprzywilejowany jak Europa czy Stany. No i to zmienia perspektywę po prostu i tyle. Tak in plusy, ale też no, czasami zasmuca, nie? Po prostu. No ale to są święta, więc powinniśmy się, nie wiem, uśmiechać, cieszyć. A propos świąt w Buenos Aires, myśleliśmy, żeby zrobić pierogi, ale ponoć niektóre produkty, które trafiłyby na wielkanocny, no bożonarodzeniowy stół w Polsce są tutaj trudno dostępne, a w Argentynie po prostu na Wigilię się steka, więc pewnie zjemy steka. No co robić, co robić? No, cóż zrobić, dyspensa jest, więc tak. Nie wiem, czy odpowiedziałem w pełni na twoje pytanie, ale tak, chyba tak. No trzeba, fajnie jest złapać perspektywę, zobaczyć tak coś innego, poznać po prostu inne kultury. Pozwala to po prostu też na takie zrozumienie, dlaczego inni zachowują się inaczej od nas i czasami po prostu zaakceptowanie tego innego zachowania z naszej perspektywy dziwnego, a dla nich po prostu oczywistego. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę dobrej i bezpiecznej podróży, powrotu i dalszych przygód. No i kiedyś do zobaczenia w Jarocinie. Do zobaczenia w Jarocinie. Wesołych świąt. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.